Imponujące są efekty realizacji lokalnej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska. Rok 2014 jest czasem podsumowania. W latach 2009-2014 na 140 projektów realizowanych w 11 gminach skupionych w Lokalnej Grupie Działania przeznaczono ponad 11,5 miliona złotych. Prezes stowarzyszenia Marian Pośrednik podkreśla, że choć pieniądze są ważne, a zrealizowane za ich pomocą projekty cieszą, wartością dodaną wynikającą z działalności gościnnej Wielkopolski jest umiejętność współpracy samorządów z przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi. Umiejętność współpracy i to współpracy nie tylko między gminami, ale także między sektorami, sektorem gospodarczym, samorządem i organizacjami pozarządowymi. I tutaj się udało wypełnić ideę, jaka przyświeca temu programowi LIDER. Pieniądze są oczywiście tu bardzo istotne, ale one są środkiem do celu, a cel to jest poprawa jakości życia, poprawa w tych dziedzin, które w strategii sobie założyliśmy. W ostatnim roku w szczególny sposób dzięki współfinansowaniu Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska zmieniają się centra miejscowości. Gruntowne rewitalizacje przeszły Dolsk i Pępowo. Przebudowa rynku w Dolsku była możliwa dzięki współfinansowaniu w wysokości 440 tysięcy złotych z budżetu Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska. Całkowity koszt inwestycji to około 1 200 000 złotych. My rzeczywiście oprócz wielu małych projektów związanych z aktywizacją społeczności lokalnej wspomagamy tego typu inwestycje. Jest to jedna, myślę, z większych inwestycji i ciekawszych w naszej tutaj historii wspomagania działań samorządów. Rynek w Dolsku całkowicie zmienił oblicze. Zadowolenia z inwestycji nie kryje burmistrz, który wymienia prace, jakie udało się wykonać. Zmodernizowaliśmy rynek gruntownie, to znaczy wymieniliśmy samą płytę rynku na kamienną. Wykonaliśmy też element wodny, taką rodzaj takiej fontanny. Odnowiliśmy wszystko, co było dotąd, a więc renowacja świętego Jana Nepomucena na obelisku, renowacja pompy, którą się jeszcze do niedawna posługiwaliśmy, czerpiąc wodę pitną. Oczywiście tablice poświęconej pomordowanym w I i II wojnie światowej oraz powstańcom wielkopolskim. Zostawiliśmy też na rynku element związany z naszym projektem tej gościnnej Wielkopolski, a mianowicie podróże z panem Tadeuszem. I przybył też taki ogródek piwny. Myślę, że wszystkiego po trochu na małym rynku się wszystko zmieściło, łącznie z dużym napisem. Ale w myśl hasła, że mały Dolsk, ale duży napis. Także wszystko jest ok. Sądzę, że piękna rzecz. Pamiątka do pokoleń. Tak, jasne, no jest spoko. Więcej miejsc dla na przykład do pobiegania albo do jazdy na rowerze, na wrotkach. Sami mieszkańcy gminy Dolsk wiedzą, że inwestycja prowadzona była dzięki środkom z Unii Europejskiej. Na to były, bo to unijne, na byle co nie można było ich przeznaczyć, więc to jest taka prawda. Dzieciom najbardziej do gustu przypadły fontanny. Państwa, na nowej płycie rynku Centrum Pępowa wzbogaciło się o szereg elementów małej architektury, znacząco poprawiających wizerunek i funkcjonalność centrum miejscowości. W niedzielę 13 lipca do oficjalnego użytku oddane zostały siłownia zewnętrzna, fontanna, plenerowe urządzenia do gry w tenisa stołowego i szachy oraz tereny spacerowe z chodnikami i ławkami. Od początku zagospodarowane centrum miejscowości stało się ulubionym miejscem wypoczynku mieszkańców. Jest bardzo ślicznie, pospołowicznych gmin zazdroszczą nam takiego miejsca, że możemy tutaj sobie z całą rodziną przychodzić i spacerować. Mamy dwie córki nastoletnie, jedna ma 16 lat, też znajdzie coś dla siebie, 10-latka tak samo z koleżankami ma tutaj co robić. Niektóre osoby, mam takie informacje przez internet, są to zdjęcia, są filmiki, gdzie to szukać, tak? I niektórzy się osoby pytają, czy to Poznań, czy to Wrocław, nie, to jest Pępowo, które naprawdę na taką małą miejscowość, taka inwestycja, super, co widać po samych obecności, naprawdę tłumy, tak, tłumy tutaj ludzi, także kapitalna sprawa. Jednak nie tylko centra miejscowości zmieniały się dzięki środkom z lokalnej strategii rozwoju.
Duże dofinansowania wykorzystane zostały w Jutrosinie, gdzie zagospodarowano teren wokół zbiornika wodnego. Nad Jutrosiński Zalew przeniesiono odnowiony wiatrak oraz wybudowano parking i ścieżkę pieszo-rowerową. Okolice Jutrosina to obszar, w którego krajobrazie wiatraki stanowiły bardzo ważny element. Obiekt, który stanął przy zalewie, przeniesiony został z pobliskiego Dubina. Takiej miejscowości Dubin, 4 km Jutrosina, po prostu wiatrak ze starości się rozleciał. Nam go było troszeczkę szkoda. No i taki pomysł właśnie powstał, żeby zrobić ładny projekt na to przy pomocy Wielkopolskiej Gościnnej i oczywiście pana senatora Wariala Pośrednika. No mamy taki piękny obiekt, który będzie służył mieszkańcom, jak pan widzi, że bardzo dużo, jak na Jutrosin, ludzi, dzieci, także bardzo, bardzo fajna sprawa. Lokalna strategia rozwoju zakłada także poprawę jakości życia mieszkańców Gościnnej Wielkopolski. Właśnie temu celowi służy ścieżka rowerowa, która połączyła Stare Oborzyska i Pianowo w gminie Kościan. Inwestycja, która miała miejsce przy aktywizacji terenów gospodarczych na Pianowie, spowodowała, że strasznie nasilił się ruch pojazdów mechanicznych z Pianowa do Starych Oborzysk. Poszerzenie tutaj drogi wymusiło, że dużo osób zaczyna jeździć na skróty i omija drogę krajową. No i z racji, że dzieciaczki z Pianowa, Nowych Oborzysk dojeżdżają zarówno do szkoły podstawowej, jak i do szkoły gimnazjalnej, nie są dowożone z racji tutaj małej odległości. Ta ścieżka ma poprawić bezpieczeństwo dojazdu głównie dzieciaków do szkoły. Zadowolenia z nowej ścieżki nie kryją również mieszkańcy obu wsi. Jak podkreślają, nie dość, że poprawiło się bezpieczeństwo, to lokalna społeczność ma również nowe miejsce do rekreacji. Widzę, że naprawdę bardzo dużo ludzi korzysta. I panie z wózkami, i dzieci rowerami, i o kijkach. Naprawdę myślę, że to jest strzał w dziesiątkę. Ścieżka łącząca Stare Oborzyska z Pianowym ma długość ponad 1,5 kilometra. W ramach inwestycji wykonano nawierzchnię z asfaltu i kostki betonowej. Wykonano także wjazdy do posesji i odnowiono kanalizację deszczową. Całkowity koszt to prawie 800 tysięcy złotych, z czego blisko 250 tysięcy pochodziło z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju, Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska. Duże dofinansowanie wykorzystał prywatny przedsiębiorca z Pępowa. Odnowiona dzięki tym funduszom restauracja przyciąga nowych klientów. 300 tysięcy złotych z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska w ramach działania Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw pozwoliło na radykalną zmianę wyglądu i funkcjonalności gościńca. Generalnie została zrobiona cała sala bankietowa, ubikacje oraz cała elewacja budynku, które myślę, że bardzo się zmieniły od poprzedniego razu, czyli wcześniej wyglądało to bardziej jako sala może bardziej wiejska, teraz bardziej jest to pod styl pałacowy. Zmiana wyglądu i funkcjonalności gościńca Pępowo przyczyniła się również do zwiększenia zainteresowania klientów. Jest dużo więcej imprez. Myślę, że klienci też są dużo bardziej zadowoleni. Ja się dużo bardziej cieszę, że po prostu mamy większe zapotrzebowanie. Przede wszystkim też jest większe grono ludzi z zewnątrz, przyjeżdża do nas. Działające na obszarze Gościnnej Wielkopolski gospodarstwa agroturystyczne również mogą się rozwijać dzięki współpracy z Lokalną Grupą Działania. Najlepszym tego przykładem jest Wojciechówka w Pakosławiu. W tym roku jej właściciele dwa razy sięgali po europejskie środki, realizując dwa małe projekty. Dofinansowanie z budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju na realizację projektu inwestycyjnego otrzymała pani Beata Walkowiak, współwłaścicielka gospodarstwa agroturystycznego Wojciechówka w Pakosławiu. Wojciechówka słynie z gościnności i kiszonych szparagów. Szparag dlatego, że darzymy go dużą miłością. Jest warzywem bardzo wykwintnym, które budzi duże zainteresowanie u gości, w ogóle u tych wszystkich, którzy go spożywają. I wokół tego on był takim, można powiedzieć, takim kamieniem węgielnym, takim początkiem wokół. I wokół tego zaczyna się rozbudowywać nasza cała dalsza działalność. Państwo Walkowiak podkreślają, że bardzo ważne dla nich jest kultywowanie tradycji wielkopolskich i rodzinnych. Stąd też piwniczka powstała na wzór podobnych budowli z okolicy. Tak chcieliśmy, żeby konstrukcja, styl
żeby był tożsamy dla naszego regionu i dlatego też jest to kopia repliki piwniczki z pobliskiej miejscowości ze Sworowa. Od ziarenka do bochenka, regionalne warsztaty edukacyjne tradycyjnego wypieku chleba, budowa pieca chlebowego i wędzarni z wyposażeniem jako zachowanie dziedzictwa kulturowego, budownictwa wiejskiego, kultywowanie tradycyjnego rzemiosła, zwyczajów zwiększającego aktywność turystyczną gospodarstwa agroturystycznego wraz z imprezą promującą, to projekt zrealizowany dzięki dofinansowaniu z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska kwotą ponad 40 tysięcy złotych. Piec stanął w budynku gospodarczym w Wojciechówce. Szczególne miejsce w lokalnej strategii zajmuje kultywowanie lokalnych tradycji i folkloru. Dzięki współfinansowaniu z budżetu lokalnej grupy działania kilkaset osób mogło uczestniczyć w spotkaniach biskupiańskiego roku obrzędowego. W ramach projektu najstarsi biskupianie, czyli mieszkańcy biskupizny, przekazują wiedzę na temat tradycji i obrzędów młodszemu pokoleniu. Potem dzieci i młodzież prezentują obrzędy biskupiańskie podczas imprezy podsumowującej cykl warsztatów tematycznych. Są to warsztaty dla dzieci, warsztaty tańca, śpiewu biskupiańskiego, warsztaty haftu oraz gry na instrumentach, a przed obrzędem wieńca będą także przeprowadzone warsztaty z układania wieńców dożynkowych. Projekt Biskupiański Rok Obrzędowy to także promocja folkloru biskupiańskiego na zewnątrz. Temu służą imprezy, na które zapraszani są wszyscy zainteresowani folklorem. Bardzo ważna jest formuła tego projektu, ta konwencja autentycznego wydarzenia. Dzisiaj powiedzielibyśmy imprezy. Chodzi o to, że dzieci i młodzież nie występują na scenie, ale zapraszając do wspólnej zabawy pozwalają naszym gościom przeżyć ten obrzęd biskupiański, doświadczyć tej tradycji biskupiańskiej. To jest właśnie to, co nam chodzi w tym projekcie, żeby przekazywać ten folklor w sposób autentyczny i pokazywać, że on jest ciągle żywy. Z biskupizną związany był także projekt realizowany przez Fundację imienia profesora Hałasa. Otworzyliśmy nasz teren dodatkową bramą wjazdową, ażeby był to teren do wjazdu w kilkanaście rowerów od razu. Zrobiliśmy balustradę taką do opierania rowerów i ewentualnie do przywiązania ich, żeby były bezpieczne. I zagospodarowaliśmy 100 metrów kwadratowej przestrzeni pod dachem. Zostało to wybrukowane kostką klinkierową. Tam są umieszczone stojaki do rowerów i mamy 10 rowerów do wypożyczenia, żeby można objechać Krobie, biskupiznę, zostawiając u nas na przykład swój samochód, kiedy ktoś przyjeżdża z Wrocławia, z Poznania czy z dalszej okolicy. Pomysł na przygotowanie i realizację projektu Biskupianie na rowerach, stanica rowerowa, ma uzasadnienie historyczne. Miejsce to związane było z pozostawianiem rowerów. Kiedy ludzie przyjeżdżali do Krobi z Pudliszek, zawsze nasze podwórze było pełne rowerów, bo tu zostawiali rower, dalej szli pieszo. I pomyśleliśmy, że teraz też można zostawić, ale nie rower, tylko samochód, a rower zabrać stąd i pojechać zobaczyć Krobię i dalszą okolicę. Lokalna grupa działania Gościnna Wielkopolska wspiera i dofinansowuje ciekawe miejsca i inicjatywy aktywnych mieszkańców. Wystawione z dużym rozmachem widowisko plenerowe Stanisław i Królewna było ukoronowaniem projektu Słowo i Gest inspirowane tradycjami ziemi czempińskiej, realizowanego przez Centrum Kultury w Czempiniu w ramach małych projektów finansowanych z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska. Liczni widzowie obejrzeli spektakl w malowniczej scenerii parku i pałacu w Gorzyczkach. Premierę widowiska poprzedziło przygotowanie na podstawie dzieł Oskara Kolberga scenariusza spektaklu i dwutygodniowe warsztaty prowadzone pod okiem fachowców. Studiowaliśmy kilka tomów dzieł Kolberga poświęconych tutaj naszemu regionowi i spośród przepastnych tomów i wielu legend, podań, obrzędów, które na naszym terenie, powiedzmy na terenie tutaj Wielkopolski, zostały spisane i utrwalone przez Kolberga, wybraliśmy jedną z legend. Super, naprawdę. Rozruszała się wieś. Oby więcej takich wydarzeń.
Gminne Centrum Kultury i Rekreacji imienia Jana Zdomachowa-Bzdęgi w Krobi i Dziecięco-Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Krobi realizuje projekt pod nazwą Rok Pełen Muzyki. To inicjatywa mająca na celu promocję gminy Krobia i lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska jako miejsca, w którym mieszkańcy i goście z zewnątrz mogą liczyć na ciekawą, ogólnodostępną ofertę kulturalną. Mamy orkiestrę znakomicie wyszkoloną, grającą na bardzo wysokim poziomie artystycznym. Dzieci i młodzież są wyjątkowo chętne do koncertowania i pomyśleliśmy, że to jest potencjał, którego nie wolno nam zmarnować. Dzięki koncertom w ramach projektu Rok Pełen Muzyki pokazujemy, że gmina Krobia i Gościnna Wielkopolska to teren, na którym sporo się dzieje w kulturze, że ta oferta kulturalna jest bardzo ciekawa, atrakcyjna dla mieszkańców i na bardzo wysokim poziomie. Orkiestra zaplanowała cykl spotkań w miejscowościach na terenie gminy Krobia i sąsiednich, wchodzących w skład lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska. Koncerty odbywają się w świetlicach wiejskich, domach kultury, w szkołach i na festynach, a więc zarówno w plenerze, jak i w salach koncertowych. Budowa ścieżki przyrodniczo-historycznej na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu to dobry przykład wspierania przez lokalną grupę działania Gościnna Wielkopolska ciekawych miejsc i aktywnych mieszkańców. Tym razem wsparcie otrzymało małe wiejskie stowarzyszenie. Poznaniu gatunków flory rosnącej w zabytkowym parku, zbiorów etnograficznych oraz zabytkowych maszyn rolniczych znajdujących się w parku przy Zespole Szkół Rolniczych w Grabonogu służyć ma ścieżka przyrodniczo-historyczna, która powstała w tym roku. Budowa ścieżki możliwa była dzięki wsparciu w wysokości ponad 14 tysięcy złotych z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska. Park przy Grabonowskim Zespole Szkół nie został wybrany przypadkowo. Jest to jeden z najlepiej zrestaurowanych parków na terenie powiatu kosyńskiego. Mieści się na terenie Zespołu Szkół Rolniczych w Grabonogu. Daje to możliwość uczniom tak naprawdę obstawienia na co dzień z otaczającą przyrodą, ale nie tylko uczniom, ale także przyjeżdżającym turystom, pielgrzymom. W parku wytyczono ponad 1000-metrową ścieżkę biegnącą obok 10 stanowisk związanych z florą, miejsc związanych z historią i etnografią terenu. Na gości czeka tu 10 tablic poglądowych opisujących m.in. charakterystykę parku, alpinarium, ogródek dendrologiczny, ogródek roślin energetycznych, dworek czy postać błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. W ramach projektu przy ścieżce ustawiono też ławki i ławostół oraz kosze na śmieci. Izba regionalna funkcjonuje przy Bibliotece Publicznej w Dolsku od 1985 roku. W jej zbiorach znajdują się cenne dokumenty, fotografie i eksponaty związane z historią miasta i gminy. Izba pełni funkcję lokalnego muzeum, które rocznie odwiedza w ramach lekcji historii około 30 grup dzieci i młodzieży z gminnych szkół, a także turyści z kraju i zagranicy. Aby poszerzyć krąg odbiorców i zwiększyć zainteresowanie zbiorami, pracownicy biblioteki zrealizowali projekt utworzenia wirtualnej e-izby regionalnej. Realizacja projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska w ramach realizacji małych projektów kwotą ponad 14 tysięcy złotych. W ramach tej operacji została wykonana strona internetowa Izby Regionalnej w Dolsku wraz z logotypem tejże izby oraz zostały wykonane folderki promocyjne dotyczące eksponatów znajdujących się w naszej izbie oraz roll-upy promocyjne, tablice promujące Izbę Regionalną w Dolsku. Dodatkowo biblioteka wzbogaciła się również w sprzęt komputerowy, rzutnik i ekran. Wszystkie zbiory izby, jakie do tej pory można było oglądać w jej siedzibie, zostaną sfotografowane i wraz z opisami zamieszczone na portalu. W ramach małych projektów z budżetu lokalnej grupy działania Gościnna Wielkopolska dofinansowana została ścieżka dydaktyczna przy pasie zieleni wokół gimnazjum w Starych Oworzyskach. Wartość dofinansowania to blisko 50 tysięcy złotych. W ramach tego działania powstały tablice z opisem roślin rosnących w pasie zieleni oraz ptaków zamieszkujących ten teren, a także dwie altany, które będą wykorzystywane jako plenerowe sale dydaktyczne. Opisy roślin i zwierząt dostępne są także dla osób niewidomych lub słabowidzących, bo umieszczono tu także tabliczki w języku Braille'a.
Często brakowało miejsca przy zajęciach na przykład na zewnątrz, gdzie można by było z dziećmi usiąść i jakby omówić pewne rzeczy, bo zajęcia odbywają się na boiskach, gdzieś oglądamy drzewa, krzewy, wykorzystujemy boiska na przykład jako miejsce do rysowania, natomiast nie było miejsca, żeby to wszystko podsumować i dlatego pomyślałam sobie, że w tych okresach takich, kiedy już jest kwiecień, maj, czerwiec, bardzo ładnie, ciepło na dworze, gdzie można wychodzić i pewne rzeczy realizować, fajnie byłoby zbudować miejsce, w którym można by się spotykać. No i dlatego powstały te dwie altany. Wśród wielu działań gościnnej Wielkopolski nie mogło zabraknąć tych związanych ze sztandarowym produktem turystycznym podróże z panem Tadeuszem. Od marca 2014 roku śladami Adama Mickiewicza w Wielkopolsce wędrowała młodzież szkolna z obszaru gościnnej Wielkopolski. Stowarzyszenie Centrum Rozwoju Gminy Kościan w ramach realizacji projektu dofinansowanego z budżetu Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska zorganizowało 10 dwudniowych wycieczek łącznie dla 350 uczniów pod wspólnym hasłem Wędrówki z panem Tadeuszem. Każdej z grup towarzyszył przewodnik, który przybliżał historię zwiedzanych miejsc. Młodzież odwiedziła Racot, Gryżynę, Osiek, Kopaszewo, Choryń, Soplicowo, Lubin i Turew. I teraz będziemy robić pierogi, potem będziemy odgrywać scenki z pana Tadeusza, no i potem pojedziemy do Starych Obożysk. Podróżowanie szlakiem miejsc związanych z Mickiewiczem to duża promocja dla gminy, potwierdza wójt gminy Kościan. Ten szlak przyczynił się do większej rozpoznawalności gminy Kościan, a przede wszystkim dla poznania też historii jej. To nic tak nie ubogaca człowieka, jak poznanie korzeni z miejsc swojego pochodzenia. Rok 2014 jest czasem podsumowania realizacji lokalnej strategii rozwoju Lokalnej Grupy Działania Gościnna Wielkopolska. Przewodniczący Rady LGD z zadowoleniem podkreśla, że strategia została wykonana w 100%. Dzisiejsza prezentacja wszystkich gmin pokazała, że w 100% mogę odpowiedzieć, iż ta lokalna strategia działania została osiągnięta poprzez realizowanie wielu projektów, bardzo zmieniających pejzaż, przestrzeń, w której się poruszamy, gdzie uzupełniła doskonale wiele elementów tak bardzo potrzebnych w codziennym życiu i doskonale wpisała się także w naszą strategię, której celem było również wzbogacenie o infrastrukturę turystyczną, miejsce spotkań, rekreacji, rozrywki, zabawy, także wiele projektów, tak zwanych małych projektów, gdzie zaktywizowało mieszkańców, pobudziło ich do działania. To są właśnie te elementy, które można uznać, że strategia została osiągnięta.